Cześć, kochani, tu Agnieszka i dzisiaj będziemy mierzyć, słuchajcie, będziemy mierzyć wyprzedaż w Zarze. To jest w ogóle moje zamówienie, właściwie właśnie, zorientowałam się, że było jedno zamówienie, a są dwie paczki. Coś im się musiało nie zmieścić, teraz tak sobie pomyślałam, że przecież to było jedno zamówienie. I słuchajcie, to jest zamówienie z Zary, które ja złożyłam chyba zaraz jak się zaczęły promocje. Zaraz Wam powiem. Bardzo długo czekałam. Zamówienie z Massimo Dutti, które złożyłam chyba w ten sam dzień, jeszcze do mnie nie dotarło, ale słuchajcie, Massimo Dutti jest o tyle fajne, to Wam od razu powiem. Przynajmniej tak w tej sytuacji się zdarzyło, że pisali do mnie wczoraj i pisali do mnie dzisiaj. Właściwie to taka automatyczna wiadomość, ale że z opóźnieniem, żeby się nie stresować i tak dalej. To zamówienie zrobiłam 31, czyli no, tak, 31 grudnia, więc jeszcze wchodzi w zakres tych rzeczy, które ewentualnie mogę sobie zostawić, bo moje założenia na ten rok są takie, znaczy no założenia na ten rok, to są przemyślenia, które już miałam od dłuższego czasu, są takie, że będę po prostu się ograniczała z zakupami. O filmach kosmetycznych mówiłam Wam, o kosmetykach, natomiast mam plan nie kupować ubrań, nie wiem, czy nie kupować całkowicie, czy na przykład wyznaczyć sobie tak jakieś jedną rzecz na miesiąc, dwie na miesiąc, nie wiem po prostu. Najlepiej byłoby ich nie kupować i tak nie chciałam mówić o tym głośno, ale wszyscy tam, znaczy wszyscy, pod tym filmem właśnie o niekupowaniu kosmetyków niektóre osoby mówiły odnośnie ubrań i tak dalej, a złośliwości też się zdarzały. I tak właśnie nie chciałam mówić, wiecie, tak hello, cześć, nie kupuję ubrań, nie będę robiła specjalnego filmiku, przez rok nie będę kupować ubrań i tak dalej. Nie, bo nie wiem jak mi się to uda. Wiecie, że ja modę bardzo lubię, ubrania lubię i no po prostu. Ale motywacją też do właśnie zderzenia się z tym moim kupowaniem, powiem Wam szczerze, jest seria, którą od niedawna widzicie na kanale, a mianowicie ileś tam dni, ileś tam stylizacji, bo zauważyłam, że kupowałam te ubrania, kręcąc już tę serię, kupowałam tak jakby robiłam zakupy i tak dalej, tu Zara, tu coś tam, a zauważyłam przy tej serii, że ja zakładam często rzeczy dużo starsze. Ja mam ubrania w szafie naprawdę niektóre bardzo mające sporo lat i wciąż lubię je nosić. A te nowsze, które kupuję, założę albo wiszą na przykład i czekają przez miesiąc, więc tak jakby sama ta seria pokazała mi, zapraszam Was na nią oczywiście serdecznie, sama ta seria pokazała mi, że tak naprawdę ja noszę wszystko, co mam w szafie, niezależnie czy to jest nowe, czy trendowe, czy to jest jeszcze z Shein'a, który, no, z którym już od lat nie współpracuję, czy to jest, wiecie, no po prostu noszę to, co mam tak naprawdę, a te rzeczy, które kupowałam, to nawet czasami nie zdążałam ich założyć w sezonie, więc tak sobie pomyślałam, że trzeba po prostu się ogarnąć troszeczkę i zaczęłam od tego, że to jest ostatnie, znaczy zrobiłam dwa zamówienia, słuchajcie, wyprzedażowe właśnie w Zarze i w Massimo Dutti. I to są jeszcze zamówienia, które zrobiłam właśnie w 2023. Dzisiaj do mnie przyszła Zara. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu przyjdzie do mnie Massimo. Więc tutaj z tych zamówień jeszcze coś ewentualnie sobie pozostawiam. Natomiast, no właśnie, oczywiście filmy mierzymy, chodzenie po galeriach i tak dalej będzie dla Was. Cały czas będą te filmy na kanale i ja to będę dalej kręcić, ja będę chodzić, tylko że po prostu będę ze sobą walczyć, żeby nie kupować rzeczy. Także tak tytułem wstępu, słuchajcie, no dobra, powiedziałam to, no miałam tego nie mówić, ale to powiedziałam i teraz jeszcze bardziej się stresuję, ale okej, bo wiem, że tutaj są osoby, które oglądają mnie dla przyjemności, ale są też takie, które oglądają po to, żeby coś chamskiego napisać, więc zapraszam do komentowania. Tak, to było wredne z mojej strony, ale tak, ja też potrafię być wredna. Dobra, słuchajcie, mierzymy. Jeżeli jesteście ciekawi, co zamówiłam, to oczywiście zostańcie ze mną po tej tyradzie mojej i oglądajcie dalej. Jeśli film będzie się Wam podobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i śledzić mnie na Instagramie. Jeżeli z tym filmem wizualnie coś by było nie tak, na przykład, że coś, jakaś jestem mocniej prześwietlona albo dziwnie wygląda, to wiedzcie, że po prostu próbuję nowych rzeczy i różnie się to może skończyć. Ja to widzę finalnie dopiero jak zmontuję, jak sobie dodam ostrość, bo ja nagrywam na takim flat formacie, który potem sobie mogę, wiecie, podrasować, w sensie rozjaśnić, wyostrzyć i tak dalej.
nie robić filtrów na twarz, bo nawet nie wiem, czy takie są w moim programie do montowania. Także. Dobra, bo jestem bardzo dygresyjna, co Wam zresztą w poprzednim filmie kosmetycznym zapowiedziałam, że luzuję po prostu. Nie spinam się, że moi widzowie chcą bardzo szybko coś tam zobaczyć i tutaj mi będą pisać. Mam to gdzieś. Robię po swojemu. Jak komuś pasuje, to zapraszam. Jak komuś nie pasuje, to żegnam. Zaczynamy, słuchajcie. Otwieram pierwsze pudło. I pierwsze pudło... Czekajcie, bo tu drugie jest takie cięższe. Ok, czyli tu pewnie będzie jakaś jedna większa rzecz, albo coś takiego, albo mniej, albo nie wiem jak. Nie wiem, jakoś to podzielili po prostu. Właśnie, ja chyba się nie spotkałam z większym pudłem z Zary. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek były większe pudła, takie wiecie, jak z niektórych sklepów przechodzą. I zobaczmy, co tu mamy. A nie, tu jest jedna rzecz. O, i tu jest rzecz. Tu jest jedna rzecz, dobra. Tak. Dlatego mi się nie zmieściło, bo to jest duże. I jest to, słuchajcie, bomberka. Tedik. Bomberka Tedik. Wydaje mi się, że ja albo ją, albo bardzo podobną mierzyłam w którymś z grudniowych takich w sklepie mierzymy w Zarze, tylko nie pamiętam, czy to jest konkretnie ta, czy to jest bardzo podobna, bo wydaje mi się, że tamta była jaśniejsza, ale mogę się mylić. Tutaj ten kolor trochę, no właśnie, jakoś tak wydawało mi się, że ona będzie jaśniejsza, jest taka ciemniejsza. Moja koncepcja była, żeby ona była jaśniejsza. Nie wiem. Kosztowała 229 zł na przecenie, a normalnie 299. I teraz tak, to jest początek tak naprawdę przecen, chociaż już widziałam, że w niektórych rzeczach drugi raz obniżyli, więc te rzeczy, jeżeli będą dostępne, to będą później dostępne naprawdę dużo, dużo taniej. I moja rada dla Was, o czym zawsze mówię, czy tam piszę w komentarzach, jak z Wami rozmawiam, jeżeli na czymś Wam bardzo zależy i to rzeczywiście szybko się wyprzedaje, gdzieś tam się pojawiają pojedyncze sztuki, no to okej, to warto kupić właśnie, nawet jak jest początek wyprzedaży i zapłacić więcej, tak ja z takiego założenia wychodzę. Natomiast jeżeli macie coś, co byście chciały, ale tak wiecie, no możecie mieć, możecie nie, możecie zamówić i się zdecydować tak czy siak, to polecam Wam czekać na taką dalszą turę wyprzedaży, którąś już tam turę i... Na przykład, nie wiem czy tak macie, ja tak mam, że w nocy wstaję do ubikacji, po prostu tak mam. I na przykład o godzinie 3, 4 uzupełniane są stany magazynowe w Zarze. I często jest tak, że pojawiają się rzeczy, które już wydają się, że no, nie da się ich kupić praktycznie. Często jest tak, że one się pojawiają o tej porze i możecie je właśnie wtedy upolować. Także to Wam mówiłam. Mówię, powtarzam właściwie. Także to jest taka, słuchajcie, wracam do bomberki, dłuższa bomberka, beżowa... Taki, ja wiem, chłodny beż, powiedziałabym. Taki chłodny, taki do mojego typu urody akurat. Mam wrażenie, że jestem taka strasznie skontrastowana i że tutaj na policzkach mam strasznie ciemno, ale jak patrzę w podgląd, a tutaj jestem mocno naświetlona. Nie wiem, wyłączyłam dzisiaj drugie oświetlenie i mam tylko jedną lampę ringa takiego, ale takiego dużego. I nie wiem, czy to dobrze zrobi. Na pewno rzucam cień na ścianę z tyłu, co nie powinno być, bo to jest, że tak powiem, nieprofesjonalne. Ale no, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, to jest bomberka. Już powtarzam się 50 raz, bo chcę Wam tyle rzeczy powiedzieć. Taka zapinana na zatrzaski, taka kufaja, ja bym to powiedziała. Mi się to z moim kufają mojego dziadka kojarzy taką. Ale no, wydaje się całkiem spoko. Ja generalnie właśnie mierzyłam coś podobnego do takich fajnych dresów, szerszych, jasnych, które sobie wtedy kupiłam właśnie, jak ten film kręciłam. I bardzo mi się podobał ten zestaw, ale no jakby bomberka kosztowała więcej i tak stwierdziłam, że nie będę jej brała, ale chodziła za mną. Cały czas miałam tam gdzieś w głowie, że właśnie taka fajna, misiowata, dłuższa bomberka do tych spodni bardzo mi się podoba takie zestawienie, takie szerokie. No i właśnie, no i zamówiłam. Nie wiem, czy to jest ta. Wydaje mi się, możliwe, że to jest ta, ja już w tym momencie nie pamiętam, jak ja coś parę dni temu zamawiałam, to ja mam, wiecie, po kokardy innych rzeczy na głowie, niż pamiętać, czy to jest na pewno ta, czy nie ta i no, także zmierzymy. Wzięłam tutaj rozmiar M na L, żeby była taka właśnie troszeczkę, znaczy no troszeczkę większa. No myślę, że będzie po prostu dobra, a S na M mogłaby, czy tam XS na S mogłaby być taka większa, ale nie aż tak większa, jak ja bym chciała. Dobra. I teraz tak, mamy tutaj podszewkę w składzie, pewnie będziemy mieć syntetyki. Widzę, że tutaj w ogóle nie prać, nie prasować. Jak to nie prać? Słuchajcie,
Ja takie rzeczy wrzucam do prania normalnie do pralki na 30 stopni i biorę i w nosie to mam. Eksterior, poliester, czyli z wierzchu mamy 100% poliestru, podszewka 100% poli, 54% poliestru, 46% wiskozy, słuchajcie, jeżeli chodzi o podszewkę. To tak, no, nie głupio. Znaczy w sensie, no, jest okej. Okay. Także mierzymy. No to jedziemy i zobaczymy. Nie, no to chyba nie jest to, co mierzyłam. Albo jeżeli jest, to zmieniam zdanie. Jakoś tak ciemno się w tym czuję, zdeczkę. Chociaż no nie wygląda to źle. No jest bomberka, nie? Miała być bomberka, to jest bomberka. Ale czuję się jak teddy bear. Jak taki prawdziwy teddy bear w tym. O, Kirosławek przyszedł. Przyszedł obczajać światełka, które tutaj są na ścianie. Nie wiem, czy są tak naprawdę, bo... Nie widzę, czy migają, czy nie migają. Prawie ich nie widać tutaj. Tu bardziej widać. Kurczę, za krótki jest kabel. Jakby był dłuższy kabel, to bym sobie puściła tu za mną i by więcej tego świeciło, ale to może wykombinuję. Słuchajcie, no raczej jestem na nie. Raczej jestem na nie. Założyłam do jasnych spodni tych Sinseya takich jeansów szerszych. Mam. Tak to wygląda z tyłu. A tak... Z boku. Dziwnie odstaje chyba, nie? No ale to tak mocno. Ale jakoś wydawało mi się, że to jest jaśniejsze po prostu. A mi zależy na jaśniejszym. Taki, w ogóle taki tedik w takim kolorze i w tym fasonie to naprawdę taka kufaja trochę się robi. Wygląda jak takie z... No nie wiem. Wygląda to jakoś tak... Nie tak jakbym chciała, także... Czekajcie, sweter sobie tu podwinę jeszcze. Także chyba jednak się z tym pożegnam. Ale to może i dobrze, słuchajcie, bo wiadomo, no nie wiem. Nie podoba mi się to na mnie teraz. Podobało mi się, jak mierzyłam, o ile to było to, wiem, że podkreślam to 50 tysięcy razy. Włosy, o, fajnie, fajnie wyglądam w ogóle. Patrzcie to. Tu mi się zrobił ten, zawiązałam sobie włosy o włosy, tak nie? I mi tutaj spinka została na górze, a to wszystko wyleciało. Muszę to podpiąć jakoś. Dobra. Także, no, tutaj dużo chyba nie mam do powiedzenia tak naprawdę o tej rzeczy. Nie wiem, może jeszcze to zmierzę z czymś innym, ale jak już w takim zestawieniu, gdzie mam jasny sweter, te dżinsy i jakoś tak... Tak wydawało mi się, że będzie się działo i tak będzie to dosyć uniwersalne, a nie jest, no to myślę, że też nie mam co sobie tym głowy zawracać za bardzo. Także raczej sobie to odpuszczę. To teraz tak, 10 minut widzę, nagadałam jeszcze bez mierzenia samego filmu, ja nie wiem. No ale dobra. Dobra, nie będę się sama nad sobą znęcać i krytykować. Dobra. Teraz rozpakujemy drugie pudło i w drugim będą pozostałe rzeczy. Jest ich kilka. To nie jest jakieś hiper wielkie mierzymy. Nie ma tutaj tych ubrań dużo. Jest 5, 6. Dlatego ja wolę na przykład kręcić w sklepach, bo tam Wam mogę nakręcić 12 ubrań, 20 ubrań. Nawet jak robię samomierzenie takie bez chodzenia po sklepie. Jedziemy dalej. Co tutaj mam? Co ja tutaj mam? Kurtkę wzięłam. Ale już mi się chyba... A nie, z wierzchu to jest to. Dobra, a to jest jakby od spodu. Kurtkę. Właściwie płaszcz. Taki pikowany, ale cienki. Taki. To będę musiała Wam pokazać na sobie. I też bardzo jestem ciekawa, jak on będzie wyglądał. On też kosztował teraz na wyprzedaży 229, tak. Tutaj mam rozmiar M, nie wiem, czy to było dobre posunięcie. Trochę się wystraszyłam, bo widzicie, co jest od spodu? Od spodu jest taki połysk, jak worek na śmieci i myślałam, że to taki będzie też z wierzchu. A no, nie do końca może. Tutaj mamy formę takiego płaszcza, trenchem może bym go nie nazwała, ale taki płaszcz, taki dłuższy płaszcz właśnie z paskiem i on jest taki dosyć cienki, ale właśnie jakby pikowany troszeczkę i taki lekko puffer, tylko że dosyć cienki. I szczerze, to wzięłam go dlatego, że raz, że mi się podobał na stronie wizualnie, ale dwa, tak od strony praktycznej, bo zauważyłam, że ja mam tak,
że mam takie właśnie tego typu kurtkę. Powiedzmy, że mam tego typu kurtkę po prostu. Jedną z kapturem z Medicina niedawno była właśnie, byłam w niej ubrana, jak kręciłam dla Was właśnie te, tam chyba było 5 dni, 5 stylizacji. I ona jest naprawdę spoko i ma kaptur i w ogóle, tylko że ona nie jest taka długa, jakbym chciała. I już w tamtym roku mierzyłam coś takiego z Pull&Bear'a i to było fajne. Ja tego nie kupiłam, potem to zamówiłam i jakoś było źle odszyte i tak dalej. W końcu sobie odpuściłam. Ale cały czas za mną chodził właśnie taki, no taki kurtko-płaszcz dłuższy. Płaszcz właściwie, ale jak taka kurtka trochę przejściowa. O, także pomyślałam, że zamówię po prostu jak to. Nie widziałam tego wcześniej na stronie, ani w sklepie, albo może nie pamiętam. I tak stwierdziłam, że zamówię z takich właśnie przyczyn praktycznych. Chociaż teraz jak tak myślę, to w sumie to jest takie u góry z klapkami i mamy kołnierz, nie ma żadnego kaptura i nie zapina się tak, wiecie, pod szyję. Więc tak, może jednak... Water repellent, o, i to jest też przeciwdeszczowe. Może jednak to nie był najlepszy pomysł. Oczywiście można sobie założyć szalik, można sobie założyć czapkę, ale ja lubię, wiecie, jak mam zapięte tutaj pod szyję, mam kaptur i się ściągnę tutaj i mi tylko tyle trwa, że wystaje. To tak, wiecie, taka, że tak powiem, praktycznie lubię, o. Także, dobra, zobaczmy ten płaszczyk po prostu, jak on będzie leżał i czy może go odratuje, to nie wiem, może będzie jakiś super... Zaraz zobaczymy. Jeszcze Wam powiem oczywiście skład, natomiast tutaj no, nie będzie też wiadomo na pewno jakichś super, hiper naturalnych rzeczy. 100% poliester z wierzchu, podszewka 100% poliamid i wypełnienie 100% również poliamid. Także mierzymy. Dobra, to teraz zobaczmy ten płaszczyk. I widzę, że... O, teraz będzie... Jestem w kapciach oczywiście. Czekajcie, ja muszę lustro poprawić, bo jak tam nagrywam, tak dalej... Dzisiaj trochę z góry kręcę, bo tak mi wygodniej było ustawić. O, to sobie tak zobaczę. Dobra, jak ten płaszcz się prezentuje. Pochowam włosy, żeby nie było. No, tak puszczony to tak, tak se, o, nie? Tak Wam pokażę. Jeżeli nie widać samego dołu, to bardzo Was przepraszam, ale po prostu nie, sama nie widzę za bardzo, jak to... się prezentuje. Generalnie długość jest taka za połowę łydki. To jest długi, długa kurtka, długi płaszcz. I widzę, że ona nigdzie nie jest tutaj zapinana, więc przy takiej śliskości to się boję, że to się będzie trochę rozjeżdżać. Jestem w światełkach teraz, z tego co widzę w lustrze. Nie wygląda to źle, wygląda to spoko, ale to nie jest to jednak... O nie, dziwnie to wygląda. No, to wiadomo, że dodaje objętości na ciele, wiadomo, nie? Że pogrubia i tak dalej, ale ogólnie koniec końców niekoniecznie mi się też to podoba. Patrzcie, wygląda jakby cała moja górna część sylwetki była napompowana, jak taki balonik, nie? Nie macie takiego wrażenia? Tak mi się to kojarzy. No to są rzeczy pogrubiające, ale jakoś inaczej sobie to wyobrażam. Jakby jeszcze postawić to tutaj i domknąć, ale nie. Jakoś tak ta linia ramion, to w ogóle jak tak zrobię, to jestem kółkiem. Jestem kółkiem. Tak dziwnie. Także to też mi się nie do końca podoba. I tutaj rzeczywiście, to nie byłoby też praktyczne dla mnie, bo mi chodziło o taki dłuższy płaszcz właśnie przejściowy, kurtkowy, ale żeby on był praktyczny. Nie pomyślałam o tym jakoś, no i taki jest efekt, żeby on, wiecie, domykał się tutaj i tak dalej. Może sobie kupię jakąś kurtkę outdoorową po prostu i tyle, taką do śmigania. Bo ja mam też tak, że mi niewygodnie po prostu jest zakładać takie stricte płaszcze, jak gdzieś szybko śmigam. One, takie kurtki są wygodniejsze, takie bardziej komfortowe, bo ona jest wygodna, nie? Można się w niej ruszać i tak dalej, ale tutaj musiałabym się bawić w szaliki, a tego nie lubię za bardzo. Więc myślę, że też sobie to odpuszczę. Kolejna rzecz to jest koszula. Jest to koszula, którą wydaje mi się, że w ogóle mierzyłam w pierwszej części przeglądu jesiennej kolekcji z Zary, którą kręciłam, nie wiem, gdzieś jeszcze w sierpniu chyba?
może na początku września i cały czas ją miałam na myśliście, bo ja się w niej bardzo fajnie czułam wtedy w sklepie, ale to jest koszula poliestrowa, cienka, taka mgiełka i stwierdziłam, że no nie dam tam 100 ileś złotych i szczerze pewnie będzie za jakiś czas, pewnie za jakieś 39 zł albo nawet może i 30. No ale moje założenie jest jakie jest, więc stwierdziłam, że wezmę ją teraz, jeżeli miałabym ją zostawić. Rozmiar L widzę tutaj mam, nie mówiłam Wam rozmiarów chyba wcześniej. A nie, mówiłam, dobra. Tu mam rozmiar L i to jest ta koszula. Taka. Czarna w groszki, mgiełka. Taka widzicie, luźna, lekko luźne rękawy i mamy tutaj jakieś falbanki też u góry. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest ta, którą mierzyłam. Bo ona jest zapinana tutaj widzę pod szyję i nie wiem czy to jest, znowu nie wiem czy to jest ta, wydaje mi się, że to jest ta, ale musiałabym na swój własny film zajrzeć na linki w opisie i oczywiście będziecie mieć linki w opisie dzisiaj tak jak w 99,9% przypadków. Zapinana tutaj na takie matowe guziczki, fajne te guziczki, bo w ogóle się nie rzucają w oczy, są praktycznie niewidoczne, no i właśnie taka mocno falbankowata. Ja nie jestem pewna, czy ja nie mierzyłam takiej, która była wiązana pod szyją właśnie w te groszki i że ona miała trójkątny dekolt. Kurde, będę musiała to sprawdzić na swoim filmie, ale tak czy siak zmierzymy tę po prostu i tyle. Taka widzicie, luźniejsza i tutaj będzie 100% poliestru, jeżeli chodzi o skład. Tak mi się wydaje. Jeżeli to jest to samo, prać w 30 stopniach, no już mniejszych tych nadruków nie mogli zrobić. Dla takiej ślepoty jak ja, no to słabo. 100% poliestru, tak. No więc jest to koszula syntetyczna. Natomiast ja się w niej bardzo fajnie czułam, chyba mierzyłam ją do jakiegoś ekoskórzanego dołu, coś takiego. Czy nawet ileś tam rzeczy do niej mierzyłam. I ona, jeżeli to jest ta, bardzo fajnie się po prostu czułam. Więc stwierdziłam, że zamówię teraz, mierzymy. Kurczę, wiecie co? Nie wiem o co chodzi. Czekajcie, obniżę troszeczkę. Zakładam kolejną rzecz i też jej nie czuję. Tak jakby ja te rzeczy to mierzyłam w sensie. To pierwsze też wydaje mi się, że mierzyłam. Albo to nie są te same rzeczy, albo zmaściłam tutaj. Ale jak tak patrzę teraz na tę bluzkę, to też mi się nie podoba na mnie. Że jest taka domknięta tutaj mocno. Jakoś o tak może jakby była coś takiego, to by było lepiej. Ale też to mi się kojarzy z taką ciocią z lat 90. Jak to założyłam. Te falbany, ten. Nie wiem. Może dzisiaj to nie jest mój dzień po prostu. A może zamówiłam do dupy rzeczy. Tak to wygląda. No na pewno jeszcze do Zary pójdziemy. To tak jakby nie ulega wątpliwości w trakcie tych wyprzedaży, bo dostałam, słuchajcie, kartę podarunkową do Zary od Mikołaja, więc może ją wykorzystam, ale tu jej nie wykorzystałam przy tym zamówieniu, bo też wiecie, jak to jest z wyprzedażą na Zarze, trzeba szybko zamówić, bo Wam ktoś to wykupi, jak już macie w koszyku. Także ta koszula jest okej. To jest, fajne w niej jest to, że mimo, że to jest mgiełka, to można ją nosić na sam biustonosz, bo tutaj mamy te falbany i tak naprawdę nie jest jakoś tak goło, nie? Jak na mgiełkę. A z boku wygląda tak, z tyłu tak, tutaj macie metkę wisi. Więc niby jest okej, ale jakoś też nie do końca to czuję. Może już jestem zmęczona, bo ja słuchajcie, najpierw nagrałam dla Was wstęp do tego filmu, później nagrałam bardzo długi i męczący film z podsumowaniem kosmetycznym pielęgnacji roku 2023, który będzie jutro i bardzo, albo pojutrze i bardzo serdecznie Was na niego zapraszam, bo tam są naprawdę świetne i takie uniwersalne kosmetyki. Tak, także już jestem po prostu może też zmęczona, a wtedy się inaczej patrzy na ubrania i może to jest dobry pomysł. Mniej, że tak powiem, chęci na zakupy jest. Nie podoba mi się jak to się domyka. Nie podoba mi się generalnie, więc nie będziemy już więcej o niej gadać. Idziemy dalej. Kolejna rzecz to jest kurtka. Kurtka, płaszcz, rozmiar L tutaj wzięłam. I to jest ten vibe, który ja bardzo, bardzo lubię. Czyli te zdobione guziki. I tutaj mamy chyba z 50% wełny, więc nie jest źle. Taki krótszy płaszcz. Właśnie w zgniło-zielonym kolorze. Tutaj kolorystyka może nie jest idealna, jeżeli chodzi o ten odcień zieleni dla mnie, bo ma troszkę żółtych tonów, ale
źle chyba nie jest. Nie chcę się przybliżać, bo wydaje mi się, że i tak będę mocno naświetlona, o ile nie prześwietlona dzisiaj. Także coś takiego. Mamy zapinanie właśnie na te guziki ozdobne. Może pokażę Wam tutaj z bliska. Jeszcze tutaj na rękawie mamy. Widzicie? Takie. No to jest vibe, który ja bardzo lubię. Sama faktura materiału jeszcze, żebyście mogły sobie zobaczyć. Przyjrzeć się. Jest taka. O. I to są fajne, takie fajne płaszcze moim zdaniem. Nie wiem, wiecie, nie mam x lat takiego, więc nie wiem jak z czasem. Na pewno one się troszkę przymechacają, jak tak patrzę, ale generalnie wydają się spoko. Tu jest kieszeń, czy to jest udawana kieszeń? Chyba udawana. A nie, jest, tylko jest nierozcięta. O, widzicie? Tak jest zaszyta. Także taki krótszy płaszcz, czy tam można powiedzieć kurtka. Wzięłam rozmiar L, bo generalnie te rzeczy właśnie z tej serii zwykle na mnie pasują w rozmiarze L. W sensie inaczej, mam taki czarny w MC, który kiedyś był dobry, teraz jest za mały i mam beżowy, nie taki, ale podobny. I mam właśnie w takim beżu ciepłym w LC i teraz jest dobry. Wcześniej powiedziałam czarny w MC chyba, nie? O to mi chodziło. I tutaj właśnie, teraz Wam powiem jaki mamy skład. Z wierzchu to jest 50% wełny, 35% poliestru, 13% akrylu. A podszewka to jest 100% poliester, więc tutaj trochę mogłoby być lepiej oczywiście. Ale nie jest to też płaszcz za, nie wiem, na przecenie 400 zł, tylko 249, o ile dobrze pamiętam, a pewnie też będą taniej. Także taki zielony, lubię ten kolor w sumie, może nie idealnie ten odcień, ale lubię taką kolorystykę. No i lubię te płaszcze, lubię te marynarki w tym stylu, więc mierzymy. Zostałam jeszcze w tej koszuli na chwilę i mam nadzieję, że z dobry kadr będzie wszystko widać. I zmierzę do niej ten zielony płaszcz i zobaczymy, widzę, że jest pozapinany na guziki. On tak mi daje nadzieję w dzisiejszym filmie, tak po zmierzeniu tych rzeczy, to tak sobie myślę, że a nuż ten płaszcz będzie, wiecie, no on mi się na modelce podobał, ale zobaczymy też, jak będę się czuła w takim fasonie. Aha, jeszcze tu jest zapięty pierdylion guzików, ale przynajmniej są wszystkie, nie tak jak przy kurtce, którą zamówiłam przy okazji Black Friday. Taki jest. No, jest duży. I mam wrażenie, że jest za duży. Jak taka za duża trochę marynarka. Dosyć szerokie są te ramiona, nie? Patrzcie. Tak jakby... Tutaj leży to ładnie, bo tak nie odstaje jakaś taka, wiecie, taka buła na przykład, o jakby mi tak odstawało. Więc tu leży ładnie i ciekawie, ale tak ogólnie sam fason i ta długość... To znowu nie do końca jest to, co lubię. To nie jest ten fason, który ja mam w dwóch innych wersjach. To nie jest ten sam fason. Ten jest troszeczkę właśnie taki szerszy, prostszy i znowu to mi się kojarzy tak z czasami przedwojennymi albo coś takiego. Nie wiem. Jakieś takie mam dzisiaj dziwne skojarzenia. I w ogóle zmulona jestem trochę teraz. Tak wygląda z boku. Nie ma w tym fasonie takiej chyba ostrości, którą ja lubię i takiej ostrości, ale na zasadzie power dressingu trochę. Bo są takie fasony, które mają rzeczywiście właśnie taką ładnie wyrysowaną linię ramion, ale jest na przykład jakieś trochę przytaliowanie takie minimalne. Jest coś takiego, że to wygląda trochę kobieco, ale też tak ostro. Tak właśnie taki power jest w tym kroju, w tym tak jakby liniach tego ubrania. A tutaj po prostu jest taka kurtka o prostym fasonie, szerokim dosyć, z tego co widzę, jakby ją zapiąć. Zobaczymy właśnie, o, czy rozmiarowo jakbym zapięła, tak będzie dobrze. No jest taka prosta, też mi się nie podoba. Może, wiecie, może też nastawiłam się psychicznie, że od roku 2024 nie robię zakupów i siadło mi może na psychę za mocno. No w każdym razie tak tutaj się to prezentuje. Ciekawa jestem, co sądzicie. No wydaje mi się, że tutaj wygląda tak bardzo męsko. Nie, w ogóle to wygląda bardzo męsko, moim zdaniem. Ja nie jestem typem osoby i doskonale o tym wiecie, która słodko pierdzące kobiece fasony uwielbia. Nie, absolutnie. Ale lubię, jak jest coś. A tutaj dla mnie to jest taki
prosty, zmęszczający mnie fason, czego z kolei nie lubię. O właśnie, ja nie lubię tego, jak ubranie sprawia, że wyglądam bardziej męsko i tylko tyle. Jak jest taki miks, że jest i kobiecość, i taka męska ostrość, to spoko. Ale tak, to nie czuję tego, także to też sobie odpuszczam. Ostatnia rzecz na dziś to jest kamizelka. I to jest kamizelka, którą ja mierzyłam niedawno dla Was. Czarna taka. I tak siadła mi bardzo ta kamizelka. Bardzo mi się podobała i stwierdziłam, że właśnie przy okazji wyprzedaży ją wezmę. Tu się nie będę rozgadywać, bo wiem, że duża część z Was, osób, które oglądają te filmy Mierzymy, to oglądają też te przeglądy, a jak nie, to zachęcam. I po prostu tak nawet kojarzycie w miarę, więc... Tu mam rozmiar M na L i chyba też taki mierzyłam właśnie, jak byliśmy w Zarze jakiś czas temu. I to jest taka kamizelka, taka, ona ma w ogóle tutaj, to jest ciekawe, bo ona ma jakby poduszki, ale one są nie stricte poduszkami, tylko takie wypełnienie jak na przykład w tej kurtce tutaj, nie? Żeby to ramię było sztywniejsze, dobrze wyrysowane. Ja bardzo lubię taką wyrysowaną linię ramion. No i dół jest takie jak dłuższa bomberka, jakieś tam kieszonki zapinane na zatrzaski, na zamek, więc całkiem wydaje mi się... Spoko będzie. W sensie kusi mnie. O, powiem tak, bo się bardzo dobrze też. To też jest taka rzecz, którą mierzyłam i się świetnie w niej czułam. Tylko, że wtedy jeszcze to było tuż przed samymi przecenami. Tak, także kamizelka czarna. Tutaj cena była bardzo chyba wysoka wyjściowa. Tu widzę 70 euro. Ona właśnie dlatego jej wtedy nie wzięłam, bo ona kosztowała chyba 300 zł? 300 zł za kamizelkę? To dla mnie troszeczkę. W sensie, no nie wydam raczej tyle. No nie wiem, musiałabym się bardzo podobać i już na stronie by nie było i to by była ostatnia sztuka i tak dalej. Tak to niekoniecznie. Z wierzchu mamy tutaj 100% poliestru, a podszewka 100% wiskozy. To jest taki trochę dziwny skład, nie? No ale jest. Także taka, z tyłu się prezentuje tak, więc zmierzę i bardzo teraz do Was prośba. Bo oczywiście ja nie planuję zostawić tutaj wszystkich tych rzeczy. O nie. Nawet mimo, że kupiłam je jeszcze przed Nowym Rokiem. Coś chcę wybrać. I teraz że chciałabym, żebyście mi doradzili, która z tych rzeczy, czy które z tych rzeczy według Was po prostu powinnam zostawić. A może nic, a może wszystko, ale tak to mi nie piszcie, nawet jak tak myślicie. Także słuchajcie, mierzymy. I teraz kamizelka. Nie wiem, czy ja ją jako ostatnio pokazywałam, czy nie. Kamizelka, no kamizelka mi się chyba najbardziej podoba teraz, jak ją założę. Patrzcie, tutaj też są te ramiona szerokie, ale z tych szerokich ramion wystają takie cieńsze rączki i to jest takie fajniejsze trochę dla mnie. Akurat mam dżinsy na dole, ale wydaje mi się, że ona będzie fajna do spódnic i wiecie co, może nawet przebiorę jakąś spódnicę, żeby tylko górę tej spódnicy, bo no do dżinsów też nie wygląda to źle, tak w czerni totalnie. Tak, patrzę z boku, jeszcze Wam pokażę. Możliwe, że to będzie jedyna rzecz, którą chyba sobie zostawię z dzisiejszego filmu. Nie wiem, ona mi się bardzo podobała, bardzo dobrze się w niej czułam i też różne rzeczy do niej chyba mierzyłam, z tego co pamiętam, czy właśnie jakieś spódnice i tak dalej. No, wyglądało to ciekawie, po prostu mi się podobało. Także ja też taki fason lubię, to nie ukrywam. Także możliwe, że tą jedną rzecz sobie z tego filmu zostaje. Wiecie co, założę na dół jakąś spódnicę i zobaczę, bo muszę to, że tak powiem, zobaczyć z Wami. No dobra, nie będziecie widzieć całej spódnicy, chciałam tak tylko założyć, żeby tutaj nie było po prostu spodni, żeby to było takie właśnie bardziej spódniczkowe. I wydaje mi się, że chyba tak, no... I czuję to ubranie, tamtych nie czułam, a to czuję po prostu. Czuję, że w tym jestem, mam takie, ha, fajne. Także to jest jedyna rzecz, która ze mną zostanie. Spódnicę chyba nie dobrałam zbyt szczęśliwie, tak jak teraz patrzę. Ale może to, wy tego nie widzicie, ale może to przez to, że mam kapcie i gołe nogi. To jeszcze nie do końca wygląda tak idealnie, jak tam sobie wyobraziłam. Ale, słuchajcie, to by było na tyle. To były wszystkie rzeczy. Czy to mierzymy było udane, czy było nieudane? Ciekawa jestem Waszego zdania, bo... Generalnie udane było pod tym względem, że żadna z rzeczy nie była dziurawa, podarta, co się zdarza przy wyprzedażach w Zarze. Wszystkie tak naprawdę były spoko, ale nie czułam ich po prostu. Do każdej z tych rzeczy, oprócz tej kamizelki, miałam jakieś ale. Więc tak też zostanie po prostu chyba.
zostanie chyba tylko ta kamizelka i tyle. Także mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Wiem, że energia, którą mam pomiędzy tym, jak gadam i pokazuję te rzeczy, a tym, jak je teraz mierzę, jest zupełnie inna i to może być taki dysonans dla Was. Ale po prostu, mówię Wam, trochę czasu minęło i po prostu też się zmęczyłam. Także no, życie, życie. Ja też się potrafię zmęczyć. Każdy się potrafi zmęczyć, bo czasami jak czytam takie komentarze, że jak ta youtuberka może być w ogóle zmęczona, przecież tylko siedzi i nagrywa. Polecam spróbować. Polecam spróbować, słuchajcie. Także mam nadzieję, że fajnie się bawiliście. No i tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!